Ja zawsze optowałem za tą trasą, jednakże były prezydent zażyczył sobie, żeby jednak trasa promowała jezioro Tarnobrzeskie i wróciliśmy do korzeni, bo startował pierwszy bieg w 1981 roku właśnie sprzed bramy KZPS-u Siarkopol. I tu kilkakrotnie, bodajże trzy razy była ta trasa biegana. Natomiast począwszy od tego roku, ja sądzę, że jeżeli nie będzie nic przeciwko temu, nie będą miały władze miejskie, będziemy jednak korzystać z tej trasy, ponieważ jest dużo bardziej atrakcyjna dla kibiców. Dzisiaj wprawdzie nie ma zbyt wielu kibiców, bo warunki atmosferyczne są takie, a nie inne. My cieszymy się, że jak do tej pory kropla deszczu nie spadła i miejmy nadzieję, że do końca naszego biegu będzie tak stosunkowo pogodnie wyglądało słoneczko, chociaż się teraz zachmurzyło nieco, ale myślę, że tam ktoś czuwa na górze. Może nasz przyjaciel, który odszedł tak nagle, biegacz, zapewni nam tą pogodę. Jesteśmy przekonani o tym, że do końca powinno być wszystko ok. Część kolegów pojechała na maraton Orlen, tutaj z okolicznych miejscowości, jak również od nas też pojechali tacy, którzy startowali już we wszystkich edycjach maratonu. Mamy również konkurencyjny bieg w Kraśniku i bodajże na południu Polski jest jeszcze, a mimo wszystko myślę, że mamy ponad 200 zawodników. To też jest, zresztą nasz bieg miał zawsze duży autorytet wśród biegaczy, bo staramy się perfekcyjnie to organizować. Zresztą większość naszych członków nie biega, tylko pomaga w organizacji. A my wiemy, jakie są oczekiwania zawodnika, który przyjeżdża wystartować w imprezie biegowej. Staraliśmy się, aby każdy wyjeżdżający po tym biegu wyjechał zadowolony. Mamy fajne koszulki w naszych klubowych kolorach, czyli taki kolor trochę seledynowo-żółty. No i symbolizujący siarkę. Mamy piękne medale, także wszyscy, którzy ukończą, otrzymają to pakiety startowe na tyle, na ile nas było stać. Korzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim naszym sponsorom, panu prezydentowi, który przeznaczył w tym roku taką dotację, która pozwoli nam na zorganizowanie naszych kluczowych imprez zaplanowanych przez nasz klub. Jako prezes klubu chciałbym bardzo gorąco podziękować mu za to, jak również zakładom chemicznym, reaktywowanemu KZPS-owi, który nie jest w likwidacji, ale właśnie tam pobudzony do działania. Jest tam szefem nasz kolega klubowy, pan Janusz Paruzel. Także myślę, że ten bieg będzie rozwojowy i w miarę naszej możliwości co roku będziemy mieć coraz więcej uczestników. I mamy czołowego zawodnika, mamy zwycięstwo, Michał Wojciechowski, zwycięstwo. Michał Wojciechowski do biegacza, witam 30. Michał Wojciechowski, no poniżej 30 chyba 1 minut, do końca 31 minut. Bardzo dobry, na to 31. Jedzie na to, drugi, trzeci zawodnik za Ukrainy i na pierwszym miejscu zwycięstwo dzisiejszego Michał Wojciechowski. Trzytygodniowym temu maratonie w Rzymie. Dzisiejszy bieg oceniam na bardzo dobry występ. Tym bardziej, że treningi, jakie wykonywałem w ostatnim czasie, były na słabym poziomie. Bardzo ciężko wykonywało mi się. A dzisiaj bieg, pomimo wiatru, wynik, jaki osiągnąłem, rewelacyjny. Spodziewałem się w granicach 38, że nabiegam. To według tego, co robiłem, to był max. A wyszło o 2 minuty prawie lepiej. Zastanawiałem się kilkukrotnie już nad tym faktem, czy kilka okrążeń jest dobrym rozwiązaniem, ale dochodzę do wniosków, że tak, ponieważ ekipa z czołówki ma szansę dorównać tym słabszym, a przez to w jakiś sposób się napędza samoczynnie i to tempo utrzymuje podczas biegu. A tak jest bieg samotny. Nie ma nikogo na trasie, nie ma a tak kibiców jest dużo, ludzi jest dużo, więc ma to swój wydźwięk. Ogólnie czas, to nie jestem zadowolona, bo tutaj do okrążenia, 3 okrążenia, nie lubię kukować ogólnie. Lubię, jak nas gdzieś wywożą i biegniemy przed siebie, a ogólnie jestem zadowolona z dzisiejszego rezultatu, dlatego że po prostu ciężka trasa i pogoda ogólnie. Te kukowania po prostu sportowcom daje troszeczkę się we znaki, ale ogólnie fajnie. W tamtym roku z Mochowa biegaliśmy, ale biegałam też tutaj 20 lat temu.
też. Były te piękne okrążenia, także fajnie wspominam, bo biegałam też jako młoda zawodniczka, także w klubie Wiktoria, Stalowa Wola u pana Barszcza, trenera. Także jestem zadowolona ogólnie z wyniku dzisiejszego. Nie było źle, chociaż ten wiatr dał nam wcięgi troszeczkę sportowcom, a poza tym fajnie. Zachęcam wszystkich do biegania jak najbardziej. No, to taki patriotyczny moim zdaniem obowiązek, żeby się tutaj sprawdzić, bo tak to traktuję, a jednocześnie okazać szacunek organizatorom i w ogóle władzom miasta, że takie rzeczy się w mieście odbywają, bo to jest świetne dla promocji kultury fizycznej. Zachęcamy nasze dzieci, żeby biegały. No nie powtarzaliśmy dzisiaj takiego spektakularnego finiszu jak w latach poprzednich, aczkolwiek taki dodatkowy czynnik, który mnie zmobilizował pomimo takiego miękkiego treningu ostatnio, żeby wystartować, to fakt, że Adaś Maślanka zrobił bardzo miłą niespodziankę, zamieszczając na stronie biegu i na plakacie reklamowym właśnie ten nasz zeszłoroczny finisz. No więc pomyślałem sobie, nie może mnie tutaj dzisiaj nie być, chociażby przez zwykłą wdzięczność za tak miłą niespodziankę. Także jak zwykle wspaniale, mam osobistą satysfakcję i taką wielką radość, że mogę tutaj po raz kolejny po prostu wystartować i sprawdzić formę. Biegi uliczne mają ten urok, że zmienia się cały czas krajobraz, prawda? I to jest fajna rzecz, bo się, jeśli tak można powiedzieć, nie nudzi. Niemniej jednak ja w ogóle z natury jestem chyba tak z natury długodystansowcem. Bardziej mi pasuje maraton niż taki krótki bieg jak 10 czy 15 kilometrów. Mówię w pewnym cudzysłowie, żeby ktoś, kto biega 10-15 i dla niego to jest już naprawdę maksimum możliwości, nie czuł się urażony. Niemniej jednak dużo biegam sam, ja w zasadzie biegam sam. Mam z tego jakąś taką, nie wiem, mam czas na to, żeby spokojnie pomyśleć i cieszyć się przyrodą. Ale biegi uliczne mają ten urok właśnie, że coś się dzieje dookoła, a duch rywalizacji, powiem szczerze, ciężko mi byłoby się zmobilizować do przebiegnięcia 10 km w czasie 40 minut z kawałkiem, prawda? Choć biegałem szybciej. To jest ten właśnie czynnik zawodów, które sprawiają, że człowiek daje z siebie jeszcze więcej niż na takim zwyczajnym treningu, choćby ten trening miał być treningiem na czas. Tak jakoś to jest, to w głowie siedzi. Ale wspaniale, no cudownie, pięknie.